Ponownie otworzyła z młodszą siostrą Marią zakład krawiecki w Warszawie i podjęła jeszcze pracę w przydomku. Spotkała się z ogromną biedą w pokoju szczęścia. Liczne obowiązki i prace społeczne miasto miały ją rozwiązać o własny rozwój duchowy. Głęboko przejmowała się polskich katolików żyjących w Rosji, zmuszanych do katechezy prawosławnej i rusyfikacji w szkole. Próbowała ją myśli do ojciec Konrad Koźmiński polecił ją pani Sienożyńskiej z Białorusi, która poszukiwała osoby do pracy wychowawczej. Wyjechała, choć było jej trudno pozostać w swoim kraju lub rodzinie. Choć większość Cieszy się Jezus, błogosławił przyszedł i przyjmij przemarki świętej Jolity. Ponieważ proszę o błogosławienie.
Przerabiano tam w dni 4 klas szkoły podstawowej.
I tak.